Witajcie na kanale "Po ja jestem Kornel i zajmuję się poradnictwem filozoficznym. I dzisiaj, tak jak właśnie Wam obiecałem, spotykamy się w ramach serii Poteoretyzujmy. Dzisiaj poopowiadam Wam trochę na temat Freuda, freudyzmu i psychoanalizy. Więc tak, tak jak obiecywałem Wam w poprzednim materiale, dzisiaj przygotowałem dla Was taki trochę dłuższy materiał właśnie na temat freudyzmu. Pisaliście w komentarzach, że chcielibyście coś na ten temat usłyszeć. A ja wspominałem wcześniej, że jak, jak przygotowywałem się do tego materiału, to dotarło do mnie, że jest tego, bardzo, jest tego właśnie bardzo dużo. Więc tak, dzisiejszy odcinek pojawia się w ramach serii Poteoretyzujmy, i jest to seria, w której bardziej chciałbym się skupić na z jednej strony takim skrótowym, a z drugiej systematycznym przedstawieniem danej myśli czy danego filozofa. Z założenia w tej serii nie będą pojawiać się raczej, nie będą się pojawiać pytania filozoficzne. Będę bardziej skupiony na tym, żeby właśnie przedstawić Wam gdzieś tak od... A do Z, czy od Alfy do Omegi, generalnie o czym mówił dany filozof, jakie yy, przyjmował założenia. No i czujcie się oczywiście pod każdym filmem zaproszeni do tego, żeby na temat danej tej koncepcji filozoficznej sobie w komentarzach też podyskutować, tak? Więc tak, generalnie dzisiaj Freud, dzisiaj chciałbym Wam trochę poopowiadać o Freudzie, na czym polega psychoanaliza. Tak skrótowo myślę, ponieważ no, nie czarujmy się, nie jestem żadnym ekspertem od psychoanalizy. Po prostu zajmowałem się nią gdzieś tam w toku swoich studiów. Przygotowywałem się trochę z psychoanalizy, kiedy pisałem swoją pracę magisterską. Też Wam się tutaj za chwilę wstawię zdjęcie, powtórzę wam, jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka vloga. Więc tak no z racji tego, że zajmowałem się kwestią choroby czy zaburzeń psychicznych od takiej strony czysto formalnej, przeprowadzałem taką analizę formalną, no to siłą rzeczy zajmowałem się też freudyzmem, ale dosyć gadania. Dosyć gadania, bo ten materiał zrobi się za długi. Generalnie tak, od strony technicznej ten materiał będzie podzielony na dwie części. Część pierwsza to będzie zarys historyczno-społeczny. Nie wiem, czy możemy to tak określić. Generalnie chciałbym Wam przedstawić taki trochę zarys historyczno-społeczny, który w większym, mniejszym stopniu mógł wpłynąć na rozwój. Freudyzmu czy Freuda. Natomiast w drugiej części chciałbym już Wam przedstawić głównie założenia teoretyczne, na których opiera się ta klasyczna psychoanaliza, bo dzisiaj będziemy mówić o klasycznej psychoanalizie. Współcześnie jest wiele różnych nurtów psychoanalizy czy nurtów psychodynamicznych. Współcześnie raczej takim terminem się posługujemy. Dzisiaj też raczej nie będziemy mówić o Jungu czy o Adlerze czy o wszystkich innych uczniach Freuda, którzy w pewnym, w pewnym momencie się od niego odłączyli i opracowali swoją wersję psychoanalizy czy swoją wersję procesów psychicznych, które dzieją się w człowieku. Jeżeli będziecie chcieli, to oczywiście na temat Froma, na temat Adlera czy na temat Junga czy też na temat Frankla, mogę przygotować dla Was osobne materiały, gdyż są to też naprawdę bardzo ciekawe postaci. Być może nawet uda się przeprowadzić wywiad z kimś, kto bardziej specjalizuje się w tych filozofach. Natomiast w drugiej części, tak jak wspominałem, bardziej chcę się skupić na głównych założeniach tej klasycznej psychoanalizy, przedstawić je Wam skrótowo. I po prostu wam to poddać pod dyskusję. Jeżeli oczywiście ta część historyczno-społeczna będzie Cię mniej interesować i bardziej jesteś zainteresowany tą częścią teoretyczną, to jak najbardziej możesz ją pominąć. Na osi czasu filmu myślę, że wprowadzę oznaczenia, dzięki którym będzie Wam się lepiej poruszało po filmie. I także w drugą stronę, jeżeli wiesz na czym polega Freudyzm, ale bardziej interesuje Cię być może ten kontekst historyczno-społeczny, który ja gdzieś tam wyczytałem i wprowadzałem do swojej pracy to też możesz obejrzeć tą pierwszą część, a drugą po prostu pominąć. No to słuchajcie. Nie przeciągając, weźmy się za Freudyzm. Generalnie, jeżeli chodzi o psychoanalizę, to jej powstanie jest silnie związane z rozwojem XIX-wiecznej i XX-wiecznej psychiatrii. Więc musimy sobie, myślę, na początku powiedzieć, w jaki sposób rozwijała się w ogóle psychiatria. Nie będziemy się raczej cofać do jeszcze wcześniejszych wieków, ani do starożytności, ani do średniowiecza, bo ten film się za bardzo rozwlekł w tym momencie. Myślę, że temat historii psychiatrii też to jest. Ma materiał na zupełnie osobne nasze spotkanie. Natomiast chciałbym raczej tutaj poprzestać właśnie gdzieś tam na XIX, początku XIX wieku czy końcówce XVIII, bo wówczas rodzi się właśnie no, no, nowożytna psychiatria. I tak myślę, kilka rzeczy, czy kilka takich wydarzeń historycznych przyczyniło się właśnie do powstania freudyzmu. A pierwszym z nich na pewno była rewolucja psychiatryczna, która wydarzyła się gdzieś tam pod koniec XVIII wieku, początek XIX. Mam nadzieję, że się nie mylę. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie koniecznie. Natomiast tu się posługuję informacjami, które ja zdobyłem. Więc gdzieś tak końcówka XVIII wieku, początek XIX. I jest to związane z rewolucją, jaką przeprowadził Philippe Pinel w szpitalu psychiatrycznym we Francji. Generalnie rewolucja, o której mówię, dokonała się w roku 1795. Natomiast Pinel nie był w 100% za nią odpowiedzialny. Pinel w ówczesnym czasie był dyrektorem szpitala Salpetier w Paryżu. To był szpital dla obłąkanych kobiet. Natomiast już dwa lata wcześniej jego przełożony Jean-Baptiste Poussin, który był, dyre który był dyre dyrektorem męskiego szpitala w Bisset, także w w Paryżu dokonał oswobodzenia pacjentów z k gdyż wcześniej szpitale psychiatryczne de facto były tylko przechowalniami dla osób obłąkanych, no i raczej żyli tam w dosyć mało ludzkich warunkach. Dlatego też Poussin i później Pinel, jego uczeń i dyrektor szpitala Salpetier, uznali, że warto. Oswobodzić, oswobodzić przepraszam, pacjentów z kajdan i wprowadzić inną formę leczenia, którą nazwali, nazywali wówczas Le Traitement du Moral, czyli leczenie moralne. Właściwie powinniśmy to przetłumaczyć jako leczenie umysłowe, i de facto na tym polegała właśnie ta terapia. Pinel bardziej skupiał się na tym, żeby rozmawiać ze swoimi pacjentami, oczywiście, że stosowane były jeszcze inne formy leczenia, jak na przykład upuszczanie krwi czy polewanie zimną wodą. Natomiast już wówczas Pinel zauważył, że na pacjentów bardzo dobrze działa kontakt z drugim człowiekiem. Oczywiście Pinel nie był pierwszym, gdyż we Włoszech Vincenzo rogi, także pod koniec XVIII wieku przeprowadził bardzo podobną rewolucję. Bardzo podobną rewolucję też w Anglii przeprowadził z kolei William Tuke, więc generalnie możemy powiedzieć, że rewolucja psychiatryczna która dokonała się pod koniec XVIII wieku czy na początku XIX wieku, nie była zainicjowana przez jedną osobę, a była generalnie efektem tego, że ówcześni psychiatrzy, raczej wtedy się ich nazywało alienistami, zauważyli, że faktycznie lepiej na drugiego człowieka działa kontakt z nim, rozmowa, aniżeli zamknięcie w kajdany i powiedzenie mu sieć cicho. Generalnie metoda Pinela, yy, let het du moral, rozpowszechniła się w Europie i coraz więcej szpitali zaczęło ją. Stosować. Doszło też do pewnego rodzaju zmiany sposobu myślenia, gdyż wcześniej, jeżeli w rodzinie zdarzał się ktoś chory psychicznie, to raczej zamykano go w komórce i pilnowano, żeby nikt się o nim nie dowiedział. Natomiast w, osie, w XIX wieku, końcówka XVIII, początek XIX, zmieniono na ten temat myślenie i zaczęto osoby chore psychicznie, czy zaburzone psychicznie, właśnie do owych szpitali wysyłać. To niestety spowodowało, że szpitale psychiatryczne się przeludniły, idee Pinela zostały zarzucone i ponownie powrócono do, do modelu tylko przechowywania pacjentów psychiatrycznych w placówkach. I tutaj także pojawia się wątek uzdrowisk i neurologów. Gdyż o ile do, do szpitali psychiatrycznych trafiały przypadki ciężkie, o tyle pojawiała się też cała lista różnych przypadków mniej ciężkich, na przykład jeżeli mówimy o nerwicach. Natomiast ilość tych przypadków bardziej była, przynajmniej tak twierdzi Edward Shorter, którego książkę bardzo Wam polecam, myślę, że Wam stawię tutaj też zdjęcie. Natomiast Edward Shorter twierdzi, że było to też związane z faktem, że mieszczaństwo zwyczajnie przestraszyło się, Szpitali psychiatrycznych. Dlatego też neurologowie, którzy de facto specjalizowali się w chorobach mózgu, musieli mówić swoim pacjentom, że nie cierpią na jakąś ciężką chorobę psychiczną, tylko że cierpią na wyczerpanie nerwowe i powinni udać się do uzdrowiska. I w tych uzdrowiskach właśnie pracowali neurologowie, którzy stosowali wobec swoich pacjentów przeróżne formy terapii. Niektóre z nich z naszego współczesnego punktu widzenia. Mogą się wydawać zabawne albo trochę nawet przerażające momentami. Natomiast generalna idea uzdrowiska polegała na tym, że ludzie mają, mieli tam przede wszystkim wypocząć. W pewnym momencie też Weir Mitchell, jeden z ówczesnych neurologów, zauważył, że bardzo skuteczną formą terapii w przypadku osób cierpiących na melancholię, a tak wówczas nazywano depresję, jest zamknięcie tej osoby, na czym mówię w cudzysłowie oczywiście zamknięcie. Albo w jej sypialni, albo w pokoju przystosowanym do tego, żeby po prostu mogła sobie tam spać i funkcjonować. Zmusić ją do tego, żeby przez kilka dni leżała w łóżku, a następnie karmić ją wysokowęglowodanową dietą mleczną. Wayne Mitchell do końca twierdził, że to co leczyło to faktycznie zmuszanie pacjenta do tego, żeby leżał, żeby jadł duże ilości produktów nabiałowych. I poddawał się elektrostrząsom. Natomiast neuro neurologowie szybko zauważyli, że sukces Michela mógł być spowodowany tym, że Michel po prostu siadał ze swoimi pacjentami i ich słuchał. Więc wkrótce metoda Michela przeniknęła także do prywatnych gabinetów neurologicznych. Warto tutaj też wspomnieć o dwóch postaciach, gdyż w 1895 do szpitala Salpetriere przybywa Dejerine, dokładniej Joseph Dejerine. Który także w Salpetie wprowadził inną formę terapii, terapii właśnie opierającej się na wysłuchiwaniu swoich pacjentów. Generalnie, Dejerine zauważył, że perswazja zwierana na pacjenta podczas właśnie zmuszania go do tego, żeby pozostało w łóżku i opowiadał o swoim życiu, faktycznie funkcjonuje. Gerin generalnie uważał, że to, co najbardziej leczyło ludzi, to empatia. Jego przyjaciel, Paul Dubuła także był zwolennikiem tej formy leczenia, natomiast Dubuła bardziej skręcał, jeśli mogę się tak wyrazić, w kierunku używania racjonalnych argumentów, żeby przekonać pacjentów, że powody ich melancholii są chociażby nieracjonalne. Tak? Więc Paul Dubuła stosował bardziej racjonalną terapię, deżyli natomiast bardziej empatyczną. Obydwoje natomiast zachęcali pacjenta do tego, żeby po prostu zmienił swoje. Postępowanie. I wrócę tutaj do wątku neurologów, którzy przyjęli właśnie tę nową metodę. Myślę, że możemy ją nazwać leadman, tumoral, bo de facto jest to bardzo podobne, jeśli nie to samo. Neurologowie przejęli tę formę prowadzenia terapii do swoich prywatnych gabinetów i zaczęli ją po prostu stosować. I tutaj przechodzimy do Freud'a. Zanim jednak przejdziemy do Freuda, zapomniałem Wam powiedzieć o drugim filarze, który w dużym stopniu także przyczynił się do powstania psychoanalizy w takiej formie, w jakiej znamy ją dzisiaj, a mianowicie o pracach Franza Mesmera. Generalnie w 1778 roku Franz Mesmer znany był z tego, iż prowadził pewnego rodzaju być może innowacyjną, ale także dosyć ciekawą formę terapii, a mianowicie przeprowadzą dla swoich pacjentów spirytystyczne seanse, le, seanse lecznicze. To, na czym te seanse polegały, myślę, nie jest aż tak istotne z punktu widzenia naszego dzisiejszego spotkania. Natomiast to, co bardzo ważne w przypadku Mesmera, to to, co działało na pacjentów, którzy poddawali się takim seansom, to była właśnie siła sugestii i siła hipnozy. Generalnie Mesmer w bardziej bądź mniej świadomy sposób posługiwał się właśnie hipnozą podczas swoich seansów spirytystycznych. Miał on co prawda dość ezoteryczne przekonania, przez co też ówcześni psychiatrzy raczej zdyskredytowali Mesmera i uznali, że jego metody lecznicze są nieakceptowalne. Natomiast zaobserwowali także jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie, że metody Mesmera działały dlatego, że wywierał także wpływ na swoich pacjentów. Co więcej, dosłownie ich hipnotyzował. Mesmeryzm, czy hipnoza, znalazła obronę w pracach Bernsteina. Jean-Martin Charcot, ówczesny główny lekarz szpitala Salpetier, uważał, że prace Mesmera dowodzą, że faktycznie hipnoza działa, natomiast nie widział jej terapeutycznego zastosowania. Z kolei, właśnie Hippolyt Bernheim w tym samym czasie uważał, że Mesmer odkrył, że faktycznie za pomocą. Autosugestii można komuś po prostu pomóc. Bernheim później zaobserwował także, że takie same efekty, jakie dawała hipnoza, można było uzyskać za pomocą zwyczajnej perswazji czy napominania swojego pacjenta. I tutaj właśnie przechodzimy do Freuda, gdyż myślę, że te wydarzenia w dużym stopniu mogły przyczynić się do powstania, do powstania freudyzmu i psychoanalizy w takim kształcie, w jakim ją dzisiaj znamy. I tutaj właśnie przechodzimy do Freuda. Zygmunt Freud Twórca nowożytnej psychoanalizy był z wykształcenia neurologiem. Zainspirowany pracami Bernheima dotyczącymi hipnozy, postanowił wykorzystać tę formę terapii w swojej działalności, jednakże nie odnosił zbyt dużych sukcesów. W roku 1886 Freud został poproszony przez swojego byłego szefa Meinerta o wygłoszenie wykładu o leczeniu histerii dla Towarzystwa Lekarskiego. Odczycie tym wyraził uznanie dla metod Szarkota opierających się na hipnozie, czym skompromitował się w oczach audytorium. Wówczas w obronie młodego Freuda wystąpił Józef Breuer, który wkrótce miał stać się przyjacielem i wspólnikiem Freuda. Breuer począł kierować do niego młode Żydówki cierpiące na różnego rodzaju histerię. W 1895 wydali wspólnie książkę badania nad histerią. Nowo opracowana przez nich metoda Polegała na pozwalaniu pacjentom na swobodne opowiadanie o swoich problemach. Pacjenci dzięki temu osiągali pewnego rodzaju emocjonalne oczyszczenie katarzis. Z tego też powodu Freud ową formę terapii określał mianem terapii katartycznej. Swobodna rozmowa, podczas której pacjenci doświadczali oczyszczenia emocjonalnego, Freudowi pomagało w zrozumieniu natury ich problemów. O rozmowie pacjent niewiele pamiętał, co spowodowało stworzenie koncepcji nieświadomości. Freud twierdził, iż wiele konfliktów, z jakimi boryka się pacjent, zostaje wyparte do sfery podświadomości. Aby do nich dotrzeć, Freud stosował m.in. metodę wolnych skojarzeń, którą można scharakteryzować jako wcześniej wspominaną swobodną rozmowę o życiu pacjenta. Drugą metodą odkrywania wewnętrznych konfliktów była analiza snów. Freud twierdził, iż sny zawierają w sobie wiele informacji o podświadomości pacjenta. Opracował on metodę analizy snów, za pomocą której był on w stanie dotrzeć do źródłowego konfliktu, który w śnie występował w sposób symboliczny. Generalnie Freuda bardzo zainteresował fakt częstego poruszania wątków erotycznych na sesjach z jego pacjentkami. Okazało się, że wiele z nich cierpi z powodu wypartych pragnień seksualnych. Na podstawie właśnie swoich doświadczeń opracował swoją słynną teorię libido, w której twierdził, że, prze, że różnego rodzaju problemy psychiczne czy zaburzenia psychiczne mogą wynikać z wypartych potrzeb seksualnych. Późniejszy Freud wprowadził także pojęcie tanatos. Tanatos oznaczał siłę destrukcyjną, która jest siłą opozycyjną w stosunku do siły libido więc wczesny Freud skupiał się głównie na libido, natomiast starszy Freud proponował, że człowiekiem także zawiaduje siła Thanatos, a więc popęd ku destrukcji. Teorię Freuda bardziej szczegółowo przedstawię w późniejszej części materiału. Natomiast teraz chciałbym wam chwilę powiedzieć o tym, w jaki sposób w ogóle środowisko psychiatrów przyjęło teorię Freuda. A nie byli oni zbyt przychylni wobec tego, o czym Freud mówił, pomimo że odnosił sukcesy. Generalnie zwolennicy Freuda w pewnym momencie zafiksowali się właśnie na punkcie seksualności i starali się doszukiwać źródeł erotycznych w praktycznie wszystkich zaburzeniach. Poszukiwanie przyczyn o charakterze erotycznym było główną cechą XIX-wiecznej psychoanalizy. Pierwsi psychoanalitycy. Starali się wyjaśniać wszelkie zaburzenia psychiczne odnosząc się do wypartych pragnień seksualnych. Ferenczi, jeden z czołowych psychoanalityków tamtych czasów, został wezwany do pacjentki, która złamała nogę na saniach. Od tamtego czasu pacjentka ciągle majaczyła. Ferenczi znany był z tego, iż wywiad z pacjentem zawsze rozpoczynał od zadawania pytań dotyczących sfery seksualnej, ponieważ pacjentka niechętnie opowiadała mu o swoich sprawach. Postanowił przeprowadzić wywiad z jej matką. Gdy dowiedział się, iż córka przeszłości zemdlała w powozie, uznał, iż przyczyną stanu majaczenia była podświadoma potrzeba współżycia z woźnicą. Tego typu wyjaśnienia spowodowały, że na Freudyzm wylała się fala krytyki ze strony ówczesnej psychiatrii. Emil Reimann, współczesny Freudowi psychiatra, twierdził na przykład, iż pacjentkami Freuda były głównie znudzone życiem kobiety, które poszukiwały pewnego rodzaju sensacji. Ówczesne kobiety uwielbiały czytać harlekiny. Dlatego też, kiedy mogły udać się na sesję psychoanalityczną, w której mogły przeżywać to, co przeżywały bohaterki ich ulubionych powieści, no było dla nich podniecające, tak? było, dla, było to dla nich ekscytujące. Reiman zwrócił także uwagę na fakt, iż różne inne przyczyny ich zaburzeń psychicznych czy problemów psychicznych nagle zostały wymazane albo zignorowane, gdyż skupiły się tylko i wyłącznie na wypartych pragnieniach seksualnych. Co więcej, Edward Shorter, o którym wcześniej wspominałem, autor właśnie historii psychiatrii, twierdzi, iż ten stan rzeczy mógł też wynikać z faktu, iż do Freuda głównie udawały się młode Żydówki. Freud także był Żydem. Młode osoby wyznania judaistycznego, kobiety w ówczesnych czasach, w XIX-wiecznych Prusach, bardziej niż Europejki były zainteresowane właśnie zgłębianiem siebie, aniżeli organizowaniem coraz to, coraz to nowych rautów i rauszy. Dlatego też psychoanaliza była dla nich świetną okazją do tego, żeby po prostu poznawać siebie. W pewnym momencie, ten taki, można by to nazwać, szałem poznania siebie ogarnął całe mieszczaństwo. Jest to oczywiście też temat sytuacji Żydów w XIX-wiecznych prusach, ale to jest tak, że myślę, temat na zupełnie osobny materiał. Generalnie chciałbym tutaj powrócić do krytyki, gdyż faktycznie ówcześni psychiatrzy. Przynajmniej ci starsi, ci starsi psychiatrzy, którzy stanowili elitę naukową, krytykowali Freuty, Freuda i Freudyzm. Na przykład w roku 1906 Gustav Aschaffenburg, przepraszam, musiałem przeczytać to nazwisko, twierdził, iż niemożliwym jest, iż źródłem histerii i różnych zaburzeń lękowych, depresyjnych czy nerwicowych są potrzeby seksualne. Z kolei w tym samym roku Adolf Friedländer twierdził, iż o ile sama metoda psychoterapii jest bardzo skuteczna i dobrze, że Freud zwrócił na nią uwagę, o tyle uważał, że teoria Freuda jest po prostu zbędna i może zaszkodzić pacjentom, jest zbyt kontrowersyjna. W psychoanalizie sprzeciwiali się także Emil Kreplin czy Otto Binswanger. Pierwszy z nich, czyli Emil Kreplin, jest autorem jednego, jednej z pierwszych e, klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych. Kreplin także, jako chyba pierwszy w dziejach, dokonał systematycznego opisu dementia precox, współcześnie mówimy na to schizofrenia, opisując bardzo dokładnie obraz kliniczny osób cierpiących na to zaburzenie. Natomiast Otto Binswanger jest przede wszystkim twórcą e, psychoterapii egzystencjalnej czy analizy egzystencjalnej, tak bym musiał to nazwać. Początkowo był on zainteresowany psychoanalizą, ale w pewnym momencie zarzucił nauki Freuda i stwierdził, iż to, co faktycznie może pomóc pacjentowi, to skupienie się na jego egzystencji tu i teraz, na zobaczeniu, co faktycznie mogło spowodować u niego zaburzenia, aniżeli poszukiwanie na siłę przyczyn seksualnych czy przyczyn erotycznych. Generalnie ówcześni psychiatrzy twierdzili, że sama teoria Freuda dotycząca wypartych pragnień seksualnych jest kontrowersyjna, natomiast metoda jest jak najbardziej poprawna. Wybuch II wojny światowej zahamował rozwój psychoanalizy w Europie. W XX wieku przeniosła się ona w większości do Ameryki i tam też bardzo się rozwinęła. Psychoanalizą bardzo interesował się filozof i psycholog William James. Jeżeli będziecie chcieli, mogę w przyszłości poczynić osobny materiał na jego temat. Generalnie Amerykanie byli wręcz zafascynowani psychoanalizą, choć Freud traktował ich troszeczkę z wyższością. To faktycznie w pewnym momencie Stany Zjednoczone stały się wręcz mekką psychoanalizy. Shorter twierdzi, że było to spowodowane faktem, iż wielu żydowskich zwolenników psychoanalizy właśnie wyemigrowało do Ameryki i wprowadziło tam ortodoksyjną formę freudyzmu, czyli skupioną silnie na założeniach Freuda. Psychoanaliza stopniowo zdobywała wszystkie katedry i wszystkie uniwersytety. Wszyscy młodzi psychiatrzy, neurologowie czy psychologowie chcieli zostać psychoanali psychoanalitykami. Starsi psychiatrzy patrzyli na to trochę z niepokojem, aczkolwiek nie byli w stanie tego za bardzo zahamować, gdyż ówczesna psychiatria biologiczna odnosiła raczej skromne sukcesy. Doszło do tego, iż amerykańscy psychoanalitycy starali się praktycznie wszystkie zachowania wyjaśnić wypartymi potrzebami seksualnymi. W 1955 roku na przykład orzekli iż zachowanie pewnego czarnoskórego mężczyzny, który przybył do szpitala w Cleveland na operację prostaty, może wskazywać na tak zwaną pseudomaskulinizację. Mężczyzna był po prostu dumny z tego, że zarabia na swoją rodzinę. Natomiast ówcześni psychoanalitycy uznali, iż jego zachowanie jest wynikiem pseudomaskulinizacji. Pseudo Co więcej, psychoanalitycy starali się także wyjaśniać duże zaburzenia psychiczne, takie jak właśnie schizofrenia, poprzez właśnie teorię Freuda. Początkowo teoria Freuda wyjaśniała głównie przyczyny nerwic i histerii. Natomiast nie udało się Freudowi i jego późniejszym e, uczniom wyjaśnić i w jaki sposób e, Wyparte pragnienia seksualne mogłyby powodować rozwój psychos. Natomiast w Ameryce podejmowano takie próby. I na przykład Harry Stack Sullivan próbował leczyć swoich pacjentów schizofrenicznych za pomocą właśnie psychoanalizy. A w 1935 do Chestnut Lodge przybywa Frida Fromm Reichman, twórczyni koncepcji schizo schizofrenogennej matki. From Reichman twierdziła, iż yy, schizofrenia jest wynikiem zwanej Relacji ze schizofrenogenną matką. A czym jest schi, schizofrenogenna matka, przepraszam? Jest to matka, która jest albo nadmiernie opiekuńcza w stosunku do swojego dziecka, albo nadmiernie oschła i zimna. Dziecko w tych początkowych stadiach rozwoju, kiedy właśnie ma do czynienia z taką matką, nie jest w stanie wytworzyć jasnego obrazu samego siebie. I dlatego też From Reichman twierdziła, iż takie matki mogą być przyczyną. Wybuchu psychozy w późniejszym życiu. Generalnie psychoanaliza była tak silnie rozwinięta w Ameryce, iż nie dość, że przy każdym uniwersytecie czy przy każdym ośrodku zajmującym się psychiatrią musiał obowiązkowo powstać ośrodek szkoleniowy dla przyszłych psychoanalityków, to w dodatku pierwsze dwa wydania klasyfikacji chorób psychicznych amerykańskiego towarzystwa psychiatrycznego było silnie psychoanalityczne. To znaczy, iż opisywano tam tylko i wyłącznie zaburzenia z punktu widzenia psychoanalizy, a więc głównie mówiono o nerwicach, o histeriach, Próbowano wyjaśniać schizofrenię za pomocą też e, przyczyn erotycznych. Psychoanaliza dominowała w Ameryce do lat 70., kiedy to psychiatria biologiczna zaczęła odnosić coraz większe sukcesy, i już trzecie wydanie podręcznika diagnostycznego e, było w pewnym sensie odejściem właśnie od, psycho, od psychoanalizy. Zrezygnowano z Wyjaśnień przyczynowych, opierając się na teorii psychoanalitycznej, a zaczęto tylko opisywać jednostki nozologiczne w postaci np. listy kryteriów, które muszą zostać spełnione, żeby można było stwierdzić występowanie danego zaburzenia psychicznego. Półcześnie psychoanaliza jest jedną z większych szkół. Psychoterapii, no i można wyróżnić klasyczną psychoanalizę, czy różne jej odłamy, czy te starsze, jak, jak na przykład adleriańska, czy jungowska, czy te takie bardziej nowsze, psychodynamiczne, o których powiem wam troszkę pod koniec tego materiału. To może jeszcze tylko dwa słowa na temat tego, co się działo w Polsce, jeśli chodzi o psychoanalizę, bo psychoanaliza także dotarła do międzywojennej Polski i generalnie polscy psychoanalitycy, w odróżnieniu do ich niemieckich sąsiadów, Bardziej dążyli do integracji psychoanalizy z podejściem biologicznym, aniżeli do całkowitego odłączenia się od niej. Pionierem nurtu psychoanalitycznego w Polsce był Ludwik Jekels, działający w Polsce w latach 1909-1912. Ważną osobistością polskiego nurtu psychoanalizy był Jan Pilc, który jako pierwszy w roku 1905 użył pojęcia psychoterapia. Przyczynił się on do naukowego rozwoju wielu badaczy polskich, w tym Stefana Borowieckiego, który dzięki Pilcowi trafił do kliniki, do kliniki Burdzogli w latach 1908-1910. W trakcie swego stażu prowadził badania nad anatomią układu nerwowego, zainteresował się także psychoanalizą. Jan Nelken, drugi uczeń Pilca, angażował się w działalność Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego. W roku 1911 w Weimarze wygłosił referat o fantazjach w otępieniu wczesnym. Ważną osobistością polskiej psychoanalizy był także Maurycy Bornstein, który w 1922 roku stworzył podręcznik zatytułowany Zarys psychiatrii klinicznej dla lekarzy i uczących się. W podręczniku owym wyczerpująco objaśniał najważniejsze paradygmaty psychoanalizy, posługując się także swoim doświadczeniem psychoanalitycznym. Polski nurt psychoanalizy odznaczał się przede wszystkim tym, iż dociekania psychoanalityczne łączono z badaniami anatomicznymi. Przechodzimy teraz właśnie do teorii freudyzmu, a więc do tych wszystkich założeń, które Freud w trakcie swojego życia sformułował na temat przyczyn różnorodnych zaburzeń psychicznych. Generalnie klasyczna psychoanaliza to zbiór twierdzeń o charakterze biologiczno-społecznym, dotyczących właśnie natury ludzkiej. Generalnie w wszystkich nurtach psychoterapii czy psychologii kreślony jest pewien obraz na natury ludzkiej i jeżeli rozwój człowieka w oparciu o ten obraz zostanie zaburzony, no, to mamy do czynienia z zaburzeniem psychicznym. I tak jest też na przykład w klasycznej psychoanalizie. Generalnie Freud swoje twierdzenia przedstawiał w formie modeli. I tak na przykład każdy model zawiera zbiór twierdzeń psychoanalitycznych, dzięki którym jesteśmy w stanie stworzyć sobie pewien pełen obraz psychoanalizy, czy pełen obraz natury ludzkiej kreślony przez psychoanalityków i przez Freuda. Przykład model dynamiczny zakłada, iż człowiek posiada w sobie dwie siły. Eros i Thanatos. Inaczej rzecz biorąc, Libido i Thanatos. Mówiąc inaczej, Libido to są nasze pragnienia seksualne, nasze pragnienia erotyczne. Bardziej współczesna psychoanaliza powiedziałaby nasze być może pragnienia bliskości. Natomiast Thanatos początkowo był rozumiany jako siła destrukcyjna, jako dążenie do zniszczenia. W późniejszej psychoanalizie Thanatos raczej jest rozumiany jako dążenie do autonomii i popędy te generalnie pozostają ze sobą w ciągłym konflikcie, a konflikt na nie jest cały czas wypierany do naszej podświadomości. Model strukturalno-topograficzny uzupełnia obraz psychiki ludzkiej założenia dotyczące struktury psychiki ludzkiej, którą można podzielić na trzy części. Zgodnie z teorią Freuda, psychika ludzka podzielona jest na trzy instancje: id, ego i superego. ID stanowi reprezentację popędu seksualnego, popędu agresji oraz wszystkich innych potrzeb, które mają swoje źródło w tych dwóch głównych popędach. ID kieruje się głównie zasadą przyjemności, pomijając zasadę rzeczywistości. Superego stanowi uwewnętrzniony system nakazów i zakazów, które jednostka przyjmuje najpierw od swoich rodziców, a później od społeczeństwa. Jest ono oceniającą instancją, zawierającą w sobie wszystkie nakazy i zakazy rodziców i społeczeństwa, oraz tzw. ideał ego, który jest tworem psychicznym powstałym na bazie rodzicielskich oczekiwań dotyczących dziecka idealnego. Superego niejednokrotnie jest surowsze niż rodzice jednostki, dlatego też stanowi duże źródło lęku. Ego jest mediującą między it i superego instancją. Która decyduje, jakie potrzeby mogą zostać zaspokojone i w jaki sposób. Ego rządzi się zasadą realizmu i bezpieczeństwa, kierując się główną potrzebą organizmu żywego, jaką jest samozachowanie. Dlatego też stara się równoważyć potrzeby rządzącego się zasadą przyjemności id, a działającego zgodnie z zasadą powinności superego. Ego dąży do zachowania swojej integralności, Chroniąc się zarówno przed silnymi bodźcami ze świata zewnętrznego, jak i przed zbyt silnymi popędami. Psychika ludzka podzielona jest także na trzy części: świadomość, przedświadomość oraz nieświadomość. W świadomości znajdują się wszelkie treści, które jednostka akceptuje bądź wie o ich istnieniu. Do przedświadomości i nieświadomości wypierane są te potrzeby, które z jakichś powodów nie są przez nią akceptowane. Aby uniknąć konfrontacji z niechcianymi treściami zawartymi w nieświadomości, ego stosuje mechanizmy obronne. Zanim przejdziemy właśnie do mechanizmów obronnych, to muszę Wam wspomnieć o jeszcze jednym modelu, a mianowicie o modelu ekonomicznym. Dzisiaj się na to trochę mówi teoria hydrauliczna. A mówi ona, iż w człowieku cały czas krąży energia psychiczna, która koncentruje się na różnych elementach życia zewnętrznych bądź wewnętrznych. I Freud twierdził, że jeżeli ta energia w pewnym momencie napotka na zator, to dojdzie do fiksacji a fiksacja powoduje powstanie zaburzenia. Generalnie energia w założeniu u zdrowego człowieka powinna krążyć swobodnie, a więc człowiek powinien się naturalnie rozwijać. Natomiast w praktyce energia psychiczna w pewnych miejscach może się właśnie zatrzymać, przez co właśnie dojdzie do wcześniej wspomnianej fiksacji i przez to powstanie do... dojdzie, przepraszam, do rozwoju zaburzenia psychicznego. Jeżeli na przykład ktoś zafiksuje się na jakimś etapie swojego życia bo na przykład nie, jego potrzeba nie została zaspokajana i wówczas on bardzo na tej potrzebie się zafiksuje, to może to poskutkować powstaniem zaburzenia psychicznego. Jeśli chodzi właśnie o mechanizmy obronne, to są to mechanizmy, które ego stosuje, aby przestać być świadomym konfliktu, który się w niej rodzi. Na przykład, jeżeli ktoś ma potrzebę, której nie jest w stanie zrealizować, to może stosować bardziej lub mniej świadomie różne mechanizmy obronne, które będą go bronić przed realizacją tej potrzeby. Freud generalnie wyróżnił wiele różnych mechanizmów obronnych. Jednymi z takich najsłynniejszych mechanizmów obronnych jest na przykład wyparcie. Wyparcie jest to po prostu tak jak nazwa wskazuje, wyparcie danego konfliktu, czy danej potrzeby do podświadomości, czy wręcz do nieświadomości, tak żeby nie być świadomym tego, że mamy w sobie taką potrzebę. Zaprzeczanie to oczywiście zaprzeczanie faktowi, że ta potrzeba w ogóle istnieje i jest to też mechanizm obronny. Jednym z mechanizmów obronnych jest także projekcja. Jest to pewien mechanizm obronny, w którym w pewnym sensie projektujemy nasze wewnętrznie nielubiane cechy na kogoś innego, czyniąc z niego swojego wroga, na przykład. To znaczy, że jeżeli ja w sobie jakieś cechy nie akceptuję, ale nie chcę się przyznać przed sobą, że mam te cechy, to projektuje tę cechę, to znaczy uważał, że tę cechę ma ktoś z mojego otoczenia i całą swoją agresję kieruje na niego, zamiast na siebie, który faktycznie też tę te cechę nosi. Jednym z mechanizmów obronnych też jest np. sublimacja, i Freud twierdził, że, nale, że sublimacja należy do jednych z zdrowszych mechanizmów obronnych. Sublimację możemy w sumie potraktować trochę jak pewnego rodzaju re rekompensatę czy działania zastępcze. I na przykład na początku moich studiów, kiedy czytałem właśnie taką e, pracę od pewnego psychologa, którego już naprawdę nie pamiętam, bo to było naprawdę chyba 7 czy 8 lat temu, to był początek w ogóle moich studiów. Ale ów pan twierdził, że na przykład taką sublimacją jest na przykład gra w piłkę u chłopców. Jeżeli na przykład młody chłopiec ma w sobie potrzeby seksualne, a na gruncie psychoanalizy potrzeby seksualne pojawiają się bardzo wcześnie, to w pewnym momencie dochodzi do takiego etapu, w którym te potrzeby stają się w pewnym sensie uśpione, to wówczas właśnie powstają mechanizmy sublimacyjne, które w przeszłości dorosłemu człowiekowi mogą pomóc poradzić sobie z potrzebą, której nie jest w stanie w danym momencie zaakceptować, który nie jest w danym momencie danej potrzeby spełnić. I na przykład pan ten twierdził, że na przykład uprawianie sportu może być takim mechanizmem sublimacyjnym wobec naszych potrzeb y, seksualnych. Oczywiście słynnymi mechanizmami obronnymi są też intelektualizacja i racjonalizacja. To znaczy, racjonalizacja pojawia się wówczas, kiedy swoje jakieś tam zachowanie, którego nie akceptuję, staram się wytłumaczyć w sposób racjonalny. Natomiast intelektualizacja to w pewnym sensie ucieczka od swoich uczuć i od swoich potrzeb w stronę intelektu. Czyli mówiąc, przegadać coś, przemyśleć, przeanalizować, ale de facto nie dotykamy materii problemu. Czasem się nam, filozofom, zarzuca właśnie, że jesteśmy bardzo przeintelektualizowani, przez co tracimy kontakt z naszymi emocjami. Ja oczywiście uważam, że to wszystko zależy od filozofa. Uważam, że są filozofowie, którzy mogą być fantastycznymi filozofami i mieć kontakt ze swoimi emocjami. A są też tacy, którzy mogą na porządku dziennym stosować intelektualizację. No i teraz jeden z ostatnich ważnych elementów Freuda, a mianowicie rozwój człowieka w oparciu o fazy. Freud twierdził, że rozwój człowieka odbywa się poprzez kilka faz. I pierwszą fazą jest faza oralna. W tej fazie dziecko głównie koncentruje się na doznaniach związanych z ustami. A więc dziecko ssie, gryzie... Kongsa I Freud twierdził, że jeżeli będziemy blokować te pragnienia u dziecka, to może dojść do rozwoju zaburzeń psychicznych. Freud na przykład twierdził, że jeżeli energia psychiczna na tym etapie się zafiksuje, to może dojść do powstania osobowości zależnej albo osobowości, która będzie cierpiała na zaburzenia odżywiania. Kolejnym etapem jest faza analna. I tutaj yy, energia psychiczna kieruje się w stronę odbytu i czerpania przyjemności z wypróżniania się. Tutaj także odbywa się trening czystości. I tutaj Freud wskazywał, że na tym etapie pojawia się też konflikt pomiędzy rodzicami a dzieckiem, gdyż dziecko dąży do przyjemności i samostanowienia. Czyli będę robił kupkę, kiedy mi się podoba. A rodzice wręcz, wręcz przeciwnie, chcą nauczyć dziecko, że nie wolno ci robić kubki, kiedy ci się podoba, ale wtedy, kiedy możesz. To znaczy tutaj ładnie do, do nocniczka, a nie wszędzie, gdzie popadnie. Trochę się nieprzyjemnie zrobiło, ale no jest to po prostu faza w, roz, w rozwoju w teorii Freuda. Generalnie Freud twierdził, że jeżeli dojdzie do zaburzeń na tym etapie rozwoju, to znaczy, że ten konflikt pomiędzy dzieckiem a rodzicem będzie silnie zaogniony, to Freud twierdził, że w przyszłości. Taki człowiek może być bardzo uparty, oszczędny, wręcz być może byśmy nawet powiedzieli pedantyczny. Trzecim etapem w rozwoju człowieka jest faza falliczna, która zaczyna się gdzieś tak w okolicach piątego roku życia, jeżeli mnie pamięć nie myli. I w tej fazie energia psychiczna kieruje się w stronę narządów rozrodczych. Dziecko tutaj odkrywa, iż może czerpać przyjemność z drażnienia okolic genitalnych, i tutaj po raz kolejny pojawia się konflikt pomiędzy nim i pomiędzy jego potrzebami czy potrzebą przyjemności, a nakazami ze strony rodziców. Generalnie Freud stwierdził, że jeżeli na tym etapie dojdzie do zaburzeń, generalnie tutaj drogi chłopców i dziewczynek się rozchodzą, trochę inaczej tutaj ich psychika się kształtuje i jeżeli u chłopców na tym etapie dojdzie do zaburzeń, to w przyszłości może powstać osobowość uwodzicielska. Natomiast w przypadku kobiet, tak przynajmniej twierdził Freud, w przyszłości w przypadku zaburzeń w tym, w tym etapie może dojść do powstania osobowości apodyktycznej, dążącej sobie do, podpor do podporządkowania mężczyzn. Z tą fazą też jest związany słynny kompleks Edypa, który trzeba teraz sobie wyjaśnić, bo to jest też bardzo ważny element freudyzmu. Jeśli nie jego clue. Generalnie Freud twierdził, że w fazie falicznej w dziecku pojawiają się uczucia romantyczne, jeżeli nie uczucia erotyczne, względem rodzica płci przeciwnej i jednocześnie dziecko zaczyna być agresywne wobec rodzica płci tej samej, gdyż zaczyna postrzegać go jako rywala. Czasami być może nasi rodzice, albo tak jak wy, albo tak jak wy kiedy macie swoje dzieci, możemy zaobserwować, że dzieci w pewnym momencie twierdzą, że ożenią się z mamusią albo tatusiem. No i Freud twierdził, że kiedy dzieciątko tak mówi, to znaczy, że ono faktycznie chce posiąść mamusię albo tatusia i jednocześnie pozbyć się rywala, czyli rodzica tej samej płci. Generalnie dziecko zaczyna żywić nienawiść właśnie do rodzica tej samej płci, i jednocześnie odczuwa lęk przed tym rodzicem i przed tymi pragnieniami. Bo z jednej strony, jak twierdzi Freud, dziecko boi się, że rodzic je pokona. Chłopcy, przynajmniej tak twierdził Freud, boją się kastracji, natomiast dziewczynki boją się bliżej niezidentyfikowanej czy nieokreślonej dewastacji ich, ich narządów płciowych. I generalnie poprawne rozwiązanie kompleksu Edypa, przynajmniej tak twierdził Freud, może, może prowadzić do powstania zdrowej osobowości, natomiast zaburzenia na tym etapie będą powodowały powstawanie różnorodnych zaburzeń. Co więcej, i to jest moim zdaniem też bardzo ciekawe, Freud twierdził, że istnieje rozwiązanie kompleksu adypa pozytywne i negatywne, a jest to związane z homoseksualizmem, ponieważ w psychoanalizie homoseksualizm jest traktowany jako choroba psychiczna. Co ciekawe, Freud mianowicie twierdził, Iż jeżeli uczucia romantyczne kierowane są w stronę rodzica płci przeciwnej, to jest to pozytywne rozwiązanie kompleksu edypa. Natomiast, jeżeli są kierowane w stronę rodzica tej samej płci, to jest to rozwiązanie negatywne, które będzie prowadziło do powstania orientacji homoseksualnej, która na gruncie tej klasycznej psychoanalizy, mówię o tej klasycznej XIX-wiecznej, była traktowana jako zaburzenie psychiczne. Generalnie po fazie faliczny rozpoczyna się faza latencji, w której wszystkie te potrzeby seksualne zostają uśpione, dziecko się rozwija, w tej fazie właśnie też zaczynają się kształtować mechanizmy obronne i te pozytywne, i te mniej pozytywne to znaczy dziecko uczy się wypierać swoje potrzeby, ale uczy się też sublimować no i później gdzieś w okresie nastoletnim pojawia się faza genitalna. Faza genitalna generalnie rozpoczyna się gdzieś tak około 12 roku życia, przynajmniej w teorii Freuda czy tak generalnie w okresie takim myśmy powiedzieli nastoletnim. I jeżeli dziecko przebyło poprawnie poprzedne, poprzednie etapy rozwoju, no to w fazie genitalnej mamy do czynienia z rozwiniętym człowiekiem, który, jak twierdzi Freud, jest zdolny do pracy, do miłości i do zabawy. Natomiast jeżeli coś się tam po drodze pochrzaniło, no to człowiek kończy z zaburzeniami. Generalnie klasyczna psychoanaliza głównie służyła wyjaśnianiu przyczyn różnorodnych nerwic. I Freud twierdził, iż człowiek rozwinięty to człowiek, w którego miejscu id pojawia się ego. To znaczy, iż ego zaczyna obejmować coraz większe obszary id, przez co człowiek staje się zdrowy, bo uczy się realizować swoje potrzeby. To, co dla mnie też jest istotne w, z punktu widzenia historii freudyzmu, ponieważ to, o czym powiedziałem, może faktycznie zrodzić w Was pewien bunt, no bo jakże to wszystko tłumaczyć teraz seksem, tak? Natomiast ja chciałbym też zwrócić uwagę na ten kontekst historyczny, jeszcze raz, o którym mówiłem wcześniej. A mianowicie to, na co ja zwróciłem uwagę, czytając właśnie Edwarda Shortera, bo to dzięki niemu na to zwróciłem uwagę, iż XIX wiek to był przede wszystkim wiek bardzo silnej opresji seksualnej. Musimy zwrócić uwagę na fakt, iż ówczesny świat wyglądał trochę inaczej niż nasz współczesny. Ludzie w tamtym okresie raczej nie mówili tak jawnie o sprawach y seksualnych czy sprawach seksu tak jak współcześnie, raczej seksuolodzy wówczas nie istnieli. Jeśli chodzi o kobiety, to panował właśnie obraz kobiety cnotliwej, która czeka grzecznie na współżycie z mężem do ślubu, a nawet wówczas jest bardzo powściągliwa i jest przede wszystkim w pełni oddana swojemu mężowi. A już broń może mówić o tym, że kobieta ma jakieś pragnienia czy że przeżywa orgazm. Natomiast w przypadku mężczyzn sytuacja wyglądała nieco inaczej, gdyż mężczyznom na trochę więcej się pozwalało. A przede wszystkim w tamtym czasie też mężczyźni bardzo często odwiedzali zamtuzy czy, czy generalnie domy uciech. W tamtych czasach doszło wręcz wśród mężczyzn do epidemii kiły układu nerwowego. I teraz co to, ta, teraz co to takiego jest? A przez długi czas w psychiatrii nie udało się uporać właśnie z kiłą układu nerwowego. Do, no, dopiero w XX wieku odnaleziono skuteczne panaceum na tę chorobę. Kiła układu nerwowego jest powodowana przez prądki kiły. Generalnie kiła to choroba weneryczna, którą możemy się zarazić w przypadkowych stosunkach seksualnych, no i współcześnie, jeżeli się zarazimy, to po prostu udajemy się do lekarza, dostajemy leki. W XIX wieku natomiast nie było takiej antykoncepcji, jaką mamy dzisiaj, to po pierwsze, po drugie, nie mieliśmy też takiej medycyny. I częstokrotnie mężczyźni, którzy zarazili się właśnie prędkami kiły podczas przypadkowych stosunków seksualnych, najpierw udawali się do lekarza, który po pewnym czasie stwierdzą, że choroba się cofnęła. A kiła ma to do siebie, że jeżeli nie jest leczona odpowiednimi sposobami, to prędzej czy później się w pewnym sensie cofa. By następnie prędkie kiły zaatakowały mózg i doszło do porażenia opon mózgowych, jeżeli dobrze pamiętam. I przez długi czas lekarze właśnie czy ówcześni psychiatrzy nie potrafili sobie z tym poradzić. Dopiero w XX wieku udało się opracować skuteczną terapię. Między innymi odkryto penicylinę, a okazało się, że jest to nieskutecznie, lecz tę chorobę. Aczkolwiek wracając do tematu, no, psychoanaliza mimo wszystko była silnie zakorzeniona w swoich czasach, natomiast jeżeli chodzi o współczesną psychoanalizę, to oczywiście poszła ona w różnych kierunkach. I tak jak mówiłem, mamy trochę za mało czasu, żeby zajmować się tutaj Adlerem czy Jungiem, myślę, że lepiej by było przygotować na ich temat osobne materiały, ja natomiast, może tak trochę chciałbym Wam opowiedzieć na temat różnych takich koncepcji psychologicznych, które gdzieś tam, które w XX i XXI wieku się właśnie urodziły. No i tak naprawdę, w bardzo dużym skrócie, bo to jest też bardzo rozległy temat, a ja też tylko liznąłem tak naprawdę tego tematu. No współczesna psychoanaliza, myślę, że możemy wyraź wyróżnić na przykład teorię relacji z obiektem, i tutaj by trzeba powiedzieć koniecznie o Melanie Klein. Generalnie Melanie Klein w latach 50. XX wieku twierdziła, iż w rozwoju dziecka, Pojawiają się tak zwane pozycje depresyjne i pozycje schizoidalno-paranoidalne. Ta druga pozycja pojawia się wcześniej i jest ona związana z faktem, że dziecko na pewnym etapie zaczyna odczuwać ambiwalentne uczucia w stosunku do swojej matki, to znaczy z jednej strony ją nienawidzi, a z drugiej strony ją kocha. Dziecko generalnie dąży do tego, żeby uzyskać swoją autonomię, a matka stoi na przeszkodzie w drodze tej autonomii, no bo dziecko się po prostu opiekuje, tak? Im silniejsze te uczucie agresji i nienawiści w stosunku do y, matki, czyli pierwszego obiektu przywiązania, tym bardziej może to później skutkować różnorodnymi zaburzeniami psychicznymi. Natomiast pozycja depresyjna pojawia się w późniejszym okresie, zaraz po etapie związanym z pozycją schizoidalną, maniak, y, paranoidalną. przepraszam. I tutaj z kolei dziecko zaczyna odczuwać lęk i poczucie winy z powodu właśnie tych wcześniejszych pragnień, i jeżeli dziecko nie rozwiąże w pozytywny sposób tych y, emocji, to może, się to, y, to może w przyszłości cierpieć na zaburzenia depresyjne. Margaret Mahler, na przykład, w roku 1971 twierdziła, że rozwój człowieka także przebiega kilkufazowo: od fazy zupełnego autyzmu i pełnej zależności od osoby, która się nim zajmuje, do fazy finalnej integracji siebie i wytworzenia bardzo silnego self, czyli bardzo silnego poczucia ja. I tutaj przeplatają się po prostu fazy, w której dziecko z jednej strony dąży do scalenia się z obiektem przywiązania, czyli po prostu realizacji potrzeby bliskości, a z drugiej strony realizacji potrzeby autonomii, prawda? Heinz Kochut w 1977 też bardzo podobnie twierdził. Uważał on na, na przykład, że rozwój dziecka przebiega dwutorowo, to znaczy z jednej strony dziecko musi zrealizować potrzeby przywiązania, i akceptacji przez innych, a z drugiej strony potrzeby autonomii i samorealizacji siebie. Jeżeli rozwija się poprawnie w obu tych kierunkach, no to później powstanie osobowość zdrowa, natomiast jeżeli na jakimś etapie któraś z tych dróg zostanie zaburzona, to albo dziecko będzie sobie kompensowało tą drugą stroną, czyli będzie albo nadmiernie dążyło do autonomii, albo będzie nadmiernie przywiązane do innych. Albo generalnie wszystko się pochłania. I generalnie współczesna psychoanaliza gdzieś tam bardzo silnie się zajmuje właśnie tym y, etapem naszego dzieciństwa, kiedy nasz aparat psychiczny dopiero zaczyna się kształtować. I to tak myślę w dużym skrócie, jeżeli chodzi o współczesną psychoanalizę, bo tak jak mówię, to jest też temat bardzo szeroki, który no, myślę, że zajęłby nam także, myślę, godzinę gadania, jeżeli nie, nie miesiąc przygotowań dla mnie. Natomiast tak, no współczesna psychoanaliza gdzieś tam opiera się o teorię relacji z obiektem, czy właśnie o rozwój aparatu psychicznego dziecka poprzez właśnie studiowanie jego, jego relacji z matką, z rodzicami. Słuchajcie, na koniec nie zadaję wam pytania rozwojowego, nie zadaję wam pytania filozoficznego, ponieważ nasze spotkanie dzisiaj trwało już bardzo długo. Zamiast tego chciałbym każdego z was poprosić, żebyście zostawili w komentarzu. Po pierwsze, feedback czy informację zwrotną na temat mojego kanału, czyli o czym chcielibyście słyszeć, o czym chcielibyście posłuchać, czego nie chcielibyście na tym kanale, a co byście chcieli, co Wam się podoba, a co nie. A z drugiej strony, chciałbym też właśnie poznać Wasze zdanie na temat psychoanalizy. Jeżeli też oczywiście w trakcie kręcenia tego materiału coś powiedziałem źle, coś przekręciłem, zwróćcie mi też koniecznie uwagę, gdyż tak jak powiedziałem, nie chcę tutaj przede wszystkim być jakimś specjalistą od psychoanalizy, bynajmniej nie roszę sobie do tego praw. Chciałem się tylko po prostu podzielić z wami moją wiedzą na ten temat i jeżeli macie jakąś inną wiedzę... Bądź różne inne teksty czytaliście i chcielibyście się też tą wiedzą podzielić z innymi, to jak najbardziej piszcie, gdyż chodzi o to, żebyśmy się wszyscy po prostu nawzajem też od siebie, u, na, od siebie uczyli, prawda? Na pewno w przyszłości chciałbym też popełnić e, osobny materiał na temat, e, może niekoniecznie, że Freuda, ile chciałbym po prostu przeczytać e, jego słynne dzieło Kultura jako źródło cierpień. I popełnić kilka materiałów, czy jeden materiał, czy może więcej, w ramach właśnie serii pofilozofujmy na ten temat, gdyż generalnie teoria Freuda jest też teorią bardzo filozoficzną. Generalnie przedstawia się ją jako teorię psychologiczną, opierającą się głównie o teorię Libido, natomiast Freud też tak naprawdę był filozofem. Dlatego też, jak w przyszłości uda mi się tę książkę wypożyczyć, to chciałbym dla Was przygotować. Materiał. No i w sumie myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Zostawiam Was Freudem z przemyśleniami na, je, na jego temat. Dzielcie się proszę swoimi przemyśleniami w komentarzach swoją właśnie opinią na temat Freuda, freudyzmu, psychoanalizy, czy generalnie na temat tego, co dzisiaj było tutaj powiedziane. Jeżeli właśnie zauważyliście jakiś błąd, albo macie jakieś inne informacje, coś przekręciłem, albo może czegoś nie powiedziałem, albo po prostu macie inne głębsze informacje na temat Freuda czy psychoanalizy, to też koniecznie napiszcie mi w komentarzu. No i myślę, słuchajcie, że to tyle koniecznie subskrybujcie kanał, koniecznie zalajkujcie ten film, jeżeli wam się podobał. Dzięki temu dotrze on do większej ilości osób. Pewnie już tutaj zaczynają się pojawiać inne moje filmy i odnośnik do mojego kanału. No i to tyle słuchajcie. Do zobaczenia w następnym spotkaniu. Nie wiem, jakie będzie to spotkanie, to zależy od Was. I to tyle. Wklikujcie się oczywiście filmy, które się tutaj za chwilę wyświetlą. Wklikujcie się w... Banner, który Was będzie zapraszał do subskrybowania kanału, odwiedzajcie mojego fanpage'a. I to tyle. Trzymajcie się, dzięki wielkie za oglądanie, że ze mną wytrwaliście. I do następnego.